Cześć, z tej strony Jastrząb, witam Was ponownie na moim kanale, a dziś będzie porównanie jakościowe dwóch rodzajów ekstraktów słodowych, niechmielonych do produkcji piwa. Zapraszam. Możesz wspierać moją działalność kupując moje produkty. Oczywiście nic na siłę. Ale gdybyś potrzebował koszulek z nadrukiem dla siebie, na prezent lub koszulek dla swojej firmy, będzie mi bardzo miło, jeśli wybierzesz moją ofertę. Na Allegro znajdziesz mnie pod nazwą użytkownika Sawa Nadruki. Jeśli potrzebujesz koszulek indywidualnych lub dla swojej firmy, napisz do mnie maila na adres sawanadruki@gmail.com. Jak we wstępie, będzie porównanie ekstraktów, czyli będzie pite. Słuchajcie, dwa takie same praktycznie piwa. Takie same, jeżeli chodzi o zasyp i takie same, jeżeli chodzi o ekstrakt początkowy, który tutaj był. Także to piwko jest na ekstrakcie pilzneńskim Bruntal i ma ono 12,6% ekstraktu. Natomiast to piwko jest na ekstrakcie Barley i ma 12,9% ekstraktu. Jest to bardzo nieduża różnica, dlatego możemy spokojnie na tej podstawie porównać te dwa piwa. Generalnie bardzo, bardzo dużo pytań jest o ekstrakty Barley. Wiadomo, kuszą one ceną, są najtańsze i bardzo chętnie wybierane. Czy warto od nich zaczynać? Postaram się Wam odpowiedzieć. Otwórzmy sobie te piwka. Aha, to jest Pils, tak naprawdę. Tutaj tylko, no wiadomo, śmiechowo zrobiona etykieta jak na koncerniaka, to tak samo, bo butelka po tym koncerniaku. 5,1% alkoholu, butelkowane 26 lutego, mamy 1 kwietnia. W momencie nagrywania filmu chmielone chmielami Premiant i Sas, czeskie chmiele. IBU teoretycznie powinno być aż 53 tutaj. Czyli przekroczyłem granicę Pilsa, świadomie. Nalewamy. Jacie, jaka piana i jakie klarowne piwko. Na ekstrakcie. Ciach. Jak oglądaliście film ostatnio, gdzie miałem już koncerniaków nie nagrywać i tak dalej, ale jak oglądaliście film o koncerniakach właśnie mocnych, które testowałem, a w zasadzie no, chciałem stwierdzić, który jest lepszy w ślepym teście, żebym wiedział, żebym dał równe szanse każdemu, tak, to no, Żubr wygrał, ale widzieliście, jaka tam była piana, żadna. I kolejne na ekstrakcie Barley. No i piana też konkretna. Jak widzicie na wstępie, zdecydowanie te dwa piwa różnią się barwą. Oczywiście Bruntal jaśniejszy, Barley ciemniejszy. To pierwsza różnica, która się nasuwa wizualnie. Piana nie jest idealnie biała w przypadku ekstraktów Barley. W przypadku ekstraktów Bruntal, jak widzicie, ładna, bielutka, czysta czapa piany się utrzymuje. Ja zrobię w tym momencie zbliżenie na to, żebyście to mogli dokładnie zobaczyć. Okej, zbliżenie ogarnięte, dlatego widzicie, jak to wygląda. Oczywiście piana zarówno w jednym, jak i w drugim piwie się mocno i fajnie utrzymuje. Piwka domowe na ekstraktach mogą mieć właśnie taką pianę. Do obu tych piw nie był dodawany cukier, także są to piwa all malt, tylko z ekstraktu słodowego. O ile piwo z ekstraktu słodowego możemy nazwać all malt. Ale teraz słuchajcie, co do barwy. Jeżeli chodzi o ekstrakty Barley, bodajże na opakowaniu producenta jest podane, że ma barwę między 14 a 15 EBC. Naprawdę.
Jeżeli chodzi o ekstrakty Bruntal, na opakowaniu producenta jest napisane 24 lub 25 EBC. Jest zdecydowana różnica. Teraz tak, jeżeli chodzi o Bruntala i ekstrakty, macie Pale Ale, Pilzneński, Pszeniczny i wiele, wiele innych do wyboru, z tego co kojarzę, no te trzy na pewno. Czyli wiecie, z jakiego słodu był robiony dany ekstrakt. Czy pszenicznego, czy pale ale, czy pilzneńskiego. Są to tak naprawdę słody podstawowe, te, których najczęściej używamy w piwowarstwie domowym. I z tego są robione ekstrakty. Co ważne, podczas gotowania ekstraktu pilzneńskiego z Bruntala faktycznie czuć, że to jest ekstrakt pilzneński. Bez dwóch zdań. Wyczujecie nawet prekursory DMS. Natomiast jeżeli chodzi o ekstrakt barley, jest napisane tylko tyle, że jest to ekstrakt jęczmienny jasny. I w odróżnieniu od firmy Bruntal oni tylko określają jasny bodajże, bursztynowy, pszeniczny bodajże też jest, jeśli chodzi o barley i żytni. I wiadomo, że jeżeli chodzi o jasny ekstrakt, no to tam różne słody mogły być użyte. Natomiast na podstawie doświadczenia 30 warek gdzieś na tych ekstraktach barley mogę powiedzieć, że no mają one swój charakterystyczny posmak. Powiem tak, do piw typu IPA ten ekstrakt będzie pasował, jeżeli chodzi nawet o barwę, tak? Bo jeżeli wyjdzie nam na nim ciemne piwo, no IPkę na tym można zrobić. No ale spróbujcie sobie zrobić takiego pilsa bez dodatku cukrowego, żeby on był jasny, tak jak tutaj. No, bez szans. Także ja używałem tych ekstraktów bardzo, bardzo długo. Tak jak mówię, około 30 warek na nich zrobionych. Kiedy zrobiłem z ekstraktów Bruntala warkę pełną, bo ja wcześniej Bruntala stosowałem do jakby dodawania do brukitów na przykład i tak dalej. Więc wiedziałem, że to jest jasny ekstrakt, ale nie wiedziałem, jak smakuje, kiedy ja samemu zrobię z niego piwo od podstaw, tak? Nie jako dodatek, tylko że jako ta baza moja i ją będę chmielił. No, to jeżeli, jak już zrobiłem po prostu z Bruntala, to nigdy nie wróciłbym do Barley'a. Po prostu. Mimo, że Barley w tym momencie kosztuje 159 zł, a Bruntal 249 zł za opakowanie 14 kg, bo takie opłaca się najbardziej kupować. Spróbujemy sobie tego pilsika. Bardzo dobre piwo. O, jak ja się cieszę, że ja mogę wypić coś innego niż te koncerniaki, które degustowałem ostatnio na kanale. Pyszne. Dla porównania, dawno nie piłem tego piwka, a w zasadzie tego, bo jest ono w tej butelce. Ja z myślą o właśnie takim teście zostawiłem gdzieś sztukę w piwnicy. Niestety wszystkie moje kilka piw, które wysłałem kiedyś do kolegi na degustację, praktycznie były na tym ekstrakcie. Jakbym wiedział, że zrobię kiedyś coś takiego fajnego na tym Bruntalu, to bym się wstrzymał z wysyłką i dopiero mu wysłał te lepsze. Ale co się odlecze, to nie uciecze. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę w smaku... Słuchajcie. One mają charakterystyczny posmak. Naprawdę. Taki słodkawo-karmelowy. Ciężko to mi określić. Czegoś przypalonego takiego delikatnie. Tak mi to pachnie. Natomiast to... To jest czyściutki czeski pils. Jeszcze premiant sas i zrobiony na ekstrakcie Bruntal. W 100% polecam. Jeśli będziecie chcieli ważyć piwo z ekstraktów, po prostu obejrzeliście moje filmiki i co nieco już na temat ważenia piwa wiecie, no to nie kupujcie już tych Barley'a. Kupcie sobie Bruntala. Takie jest moje zdanie i taka jest moja rada do Was. Ja swoją drogą
cały czas się zbieram do tego, żeby nagrać ten kurs piwowarski, taki właśnie dla ważenia z ekstraktów, od podstaw, z podstawowymi pojęciami, jakby, żebyście wszystko wiedzieli, żebyście nie błądzili, tak, w tym wszystkim. No bo myślę, że to wam ułatwi sprawę, tak, bo nawet jak zadacie jakieś pytanie na forum, ktoś użyje jakiegoś terminu, który nie jest wam znany, musicie szukać i tak dalej, a ja chciałbym właśnie to nagrać. Takie kompendium wiedzy od A do Z. Mam nadzieję, że mi się to w końcu uda. Może kanał trochę przyspieszy i będzie lepiej. Także wracając do ekstraktów. Jeśli kupicie Bruntala, czy to będzie pilzneński, pszeniczny, czy pale ale, macie pewność, że jest tylko z tych słodów robiony, które kupujecie i faktycznie jak chcecie zrobić na nim pilsa, to będzie pils, wychodzi naprawdę świetny pils. Jeśli kupicie Barley'a jasny, zrobicie dobre piwo, ale idźcie w stronę wtedy jakiejś IPY powiedzmy lub piw, które mogą być delikatnie, mieć jakieś takie posmaki słodkawe, właśnie jakiejś paloności i tak dalej, no to też możecie uderzać wtedy, może jakieś angielskie style gdzieś, nie wiem, no musicie poczytać. Natomiast jeżeli będziecie się na to upierać, ja uważam, że nie warto stosować tego w tym momencie nawet jako dodatek do piwa. Aczkolwiek da się zrobić na tym fajne piwo, tylko że na Bruntalu da się zrobić dużo lepsze piwo. Także tyle tytułem tego odcinka. Mam nadzieję, że co nieco wyjaśniłem, jak wygląda różnica między tymi ekstraktami i że przekonałem was, że jednak bardziej opłaca się zamówić Bruntala ze względu na smak piwa. Pozdrawiam, na zdrowie. I cześć, trzymajcie się, Jastrząb.